Moi drodzy, zwłaszcza członkowie Akcji Katolickiej, ale także innych wspólnot religijnych, katolickich, które działają przy naszej kolegiacie. Proponuję dzisiaj jako temat tej konferencji katechezy. Katechezy z pierwszej klasy szkoły średniej. Niektórzy już dosyć dawno temu byli w szkole średniej. Inna sprawa, że też są różne programy nauczania. Dlatego długo nie będę trzymał w niepewności. Temat dzisiejszej katechezy: struktura aktu wiary. Struktura aktu wiary. Będę posiłkował się tym, co w swoim czasie napisał ksiądz profesor Rusecki Marian, mój promotor i też wykładowca już świętej pamięci, ale wcześniej wykładowca teologii fundamentalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Struktura aktu wiary. Najprościej mówiąc, mówimy: wierzę w Boga. I chcemy zapytać, co to znaczy, kiedy człowiek mówi: wierzę w Boga? Jaka treść kryje się za tym, kiedy mówię: wierzę w Boga? I pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, słowa świętego Jakuba z jego listu. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także jest złe duchy, wierzą i drżą. Oczywiście w wyznaniu wiary, zaczynamy wyznanie wiary: wierzę w Boga. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że na tym poziomie, kiedy tak mówimy, tak naprawdę nie różnimy się od złego ducha. Święty Jakub przekonuje: i zły duch wierzy. Czy samo stwierdzenie, że wierzę w Boga, można było powiedzieć, jest stwierdzeniem na poziomie diabelskim. Niczym w nas od złego ducha nie różni. Co nas różni od złego ducha? Co nas różni od diabła? Mianowicie to, że my wierzymy Bogu. Zatem pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę: wiara jest pewnym procesem. Od przyjęcia faktu istnienia Boga, uznania tego faktu, do tego, że ten fakt ma wpływ na moje życie. Niedawno miałem rozmowę z pewną uczennicą, która przyszła akurat do swego katechety. No, okazało się, że ona nie chodzi na katechezę, bo mówi, że jest ateistką. Więc pomyślałem, jest dobra okazja porozmawiać z ateistką, 18-letnią ateistką, to też ciekawe. Już dziewczyna wie i mówię: słuchaj, jakie podstawy ma twój ateizm? Z czego on wypływa? Bo rozumiem, że ateizm jest czymś wtórnym do teizmu. Ateizm. Teizm, pogląd mówiący o istnieniu Boga. A zaprzeczenie temu. Więc najpierw musi być teza i dopiero następuje jej zaprzeczenie. Czyli nawet sami ateiści przyznają, że istnieje coś takiego jak idea Boga. I dopiero tej idei zaprzeczają. Więc zapytałem ją: skąd jest ta idea? Dlaczego ludzkość, bez względu na to, jaka jest szerokość geograficzna, jaka kultura, jaka religia, jakie czasy, jaka tradycja, dlaczego ludzkość w zdecydowanej większości dochodzi do przekonania, że istnieje ktoś taki jak Bóg? Skąd się ta idea bierze? I mówię do niej: jeżeli powiesz mi, że to człowiek wymyślił Boga i w Niego wierzy, to by znaczyło wielką pogardę dla człowieka. Dlaczego? Bo wtedy by oznaczało, że człowiek jest głupi do spodu. Jeżeli ja coś wymyślam, że to istnieje, nie powoduje od razu, że to istnieje. To jest w mojej myśli. Jeżeli ja to wymyśliłem, jakąś ideę, i jestem gotowy za nią umrzeć, oddać życie, wiedząc o tym, że to jest wymyślona przeze mnie idea, to znaczy, że człowiek jest głupi, czyli nielogiczny. Czyli zapytałem: co jest twoją podstawą tego ateizmu? Skąd się wzięła idea Boga? Czyli rzeczywiście nie brakuje ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Boga.
Ale można by powiedzieć, idąc za świętym Jakubem, że ta wiara w Boga nic nie znaczy. To znaczy, nie ma żadnego przełożenia na życie. Bardzo często przy okazji spowiedzi świętej zdarza mi się spotkać ludzi niewierzących przy spowiedzi świętej. Bardzo często zdarza się spotkać ludzi chodzących do kościoła, niewierzących. Już nie mówiąc o tym, że się spotyka ludzi w szkołach, na studiach, gdziekolwiek indziej, którzy deklarują się jako niewierzący. Ale jest rzeczywiście duża grupa ludzi, która mówi, wierzę w Boga. Tylko istnieje pytanie, w jakiego? Jaki jest twój Bóg? Jaki Bóg ma wpływ na twoje życie? Co to znaczy, że wierzę w Boga? I to właśnie ten proces zasygnalizowany na początku, że wiara jest przejściem od przyjęcia istnienia Boga do tego, że ten Bóg ma wpływ na moje życie. W definicji wiary, w katechizmowej, jest mowa o tym, że wiara jest przyjęciem tego wszystkiego, co Bóg objawia za prawdę. Z tego powodu, że Bóg jest moim Ojcem i jako Ojciec nie może mnie oszukać. Czyli tu już musimy widzieć pewną relację. Wiara prowadzi do relacji. Ja wierzę Ci, Boże, dlatego, że jesteś moim ojcem, a jestem Twoim dzieckiem. I logiczne jest, że żaden rodzic nie chce, a przynajmniej nie powinien, żaden rodzic chcieć źle dla swojego dziecka. I dlatego jestem w stanie Ci całkowicie zaufać. Całkowicie. To znaczy, że to wszystko, co mówisz, jest prawdą. I teraz rzeczywiście można by było zobaczyć, czy rzeczywiście to całe Słowo Boże, które Bóg do mnie mówi, cała nauka Boża przekazywana w Kościele, czy jest przeze mnie przyjęta w całości. Skoro Bóg tak mówi, tak jest. Czy też właśnie gdzieś nie ma takiego wybierania, selektywizmu, że biorę tylko to, co mi pasuje. Pamiętam kiedyś w pewnym momencie taką spowiedź, ale mogę to powiedzieć, bo to nie było w Łukowie, zresztą to było 100 lat temu, nie wiadomo gdzie. Spowiada się dziewczyna i ja z jej wyznania grzechów wiem, że nie mówi wszystkich grzechów. Bo to kwestia już doświadczenia, pewnego domyślenia się. Mówię, a dlaczego o tym nie mówisz? Ona mówi, a bo ja nie uważam tego za grzech. A ja mówię, a mnie to guzik obchodzi, co ty uważasz za grzech. Kiedy klękasz do konfesjonału, to nie ja tutaj dyktuję, nie ty tutaj dyktujesz, tylko szefo, czyli Jezus mówi, co jest prawdą, co jest nieprawdą, fałszem, co jest dobre, a co jest złe. I proszę zobaczyć, czy czasami w tych naszych stwierdzeniach wierzę w Boga, dziś właśnie problem jest, że nie idziemy dalej, wierzę Bogu, bo pewne rzeczy gdzieś nam nie pasują, byśmy chcieli przemienić, zmienić. Żyjemy naprawdę w bardzo ciekawych czasach. Chińskie przysłowie mówi, bodaj byś się urodził w ciekawych czasach. My żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Dużo zamieszania się dzieje. Także w płaszczyźnie Kościoła, także we wspólnocie Kościoła. Ta cała pandemia tylko odsłoniła, można powiedzieć, pewien kryzys. Nagle te wszystkie online, cały strach, cały lęk, nakaz zamykania kościoła, zakaz używania wody święconej, komunia święta na rękę, bo ponoć bardziej higieniczne, wiele innych zakazów, które po ludzku są nielogiczne. I teraz wielkie zdziwienie, gdzie są ludzie? Czemu ludzie nie wrócili? Ludzie dalej siedzą, oglądają telewizor. Dalej mamy ostatnie te wydarzenia, które są związane z ojcem Łukaszem Prusem chyba, tak? Prausem. Teraz ojciec Daniel z Czatachowy. I wiele znaków zapytania. Wiele wątpliwości. Oczywiście, żeby było jasne. Nie znamy dokładnie tych wszystkich decyzji, czym one są motywowane. Ale z drugiej strony widzimy wielką próbę. Można powiedzieć próbę wiary. Próbę posłuszeństwa. I żeby było jasne, oczywiście, że w Kościele obowiązuje posłuszeństwo.
Tak jak było w przypadku ojca Dolindo, tak jak było w przypadku ojca Pio. I tutaj jakiekolwiek tłumaczenia, to jest drugorzędna rzecz. Obowiązuje posłuszeństwo. Z drugiej strony trzeba też mieć uczciwość i powiedzieć, że przełożony nie ma prawa wystawiać na próbę, jeśli nie ma do tego poważnych powodów. Bo to nie jest tylko kwestia udowadniania, kto będzie na górze. Kto komu zakaże. Ja cały czas wierzę w to, że skoro taki nakaz przyszedł, to przyszedł z rozeznania. Nie z widzimisię. Nie, a ja ci pokażę. Ale zobaczcie, jak ta nasza wspólnota Kościoła, mówię teraz choćby o wspólnocie Kościoła w Polsce, jak została podzielona. Ile jest frakcji różnych, które się spierają. I chyba w tym wszystkim, gdzie zaczynamy gubić wierzę Bogu. Gdzie zaczynały się pewne praktyki, pewne jakieś sytuacje, gdzie rzeczywiście człowiek chciałby zacząć dyktować, przebierać, wybierać to, co mi się podoba i co biorę. Zatem wierzę Boga, wierzę Bogu. Najpierw zobaczyć ten proces, czy on w ogóle przechodzi u mnie. Co zatrzymuje? Co mnie stopuje? Co powoduje, że danej prawdy, danej nauki nie chcę przyjąć? Albo chcę ją poprawiać po swojemu. I teraz po tym wstępie idziemy do struktury aktu wiary. Co to znaczy, że człowiek wierzy? Wiemy już chyba dokładnie o tym, bo to dosyć często o tym mówię. Człowiek jest pewną strukturą stworzoną w trzech wymiarach. Roboczo nazywam to DDC. Duch, dusza, ciało. Zatem każdy z nas, każda z nas funkcjonuje na trzech płaszczyznach. Płaszczyzna cielesna, fizyczna, biologiczna. To, co czyni nas uczestnikami Królestwa Zwierząt, patrząc od strony biologii. Czyli te wszystkie funkcje życiowe, biologiczne. Drugi poziom to jest funkcja ducha, czyli ludzkiej jaźni, psychiki. Tu już po części jesteśmy różni od zwierząt, aczkolwiek niektóre elementy nas też czynią podobnym. Co to kwestia myślenia, kwestia marzeń, uczuć, emocji, pewnych pasji. I wreszcie wymiar trzeci, dusza, to co jest nadprzyrodzone. Nadprzyrodzone, coś co nie mamy z urodzenia, coś co nie przynależy do naszej natury. Zatem duch i ciało należy do naszej natury, z faktu bycia człowiekiem, natomiast dusza zostaje nam dana przez Pana Boga. I teraz jeżeli chcemy mówić o człowieku, to trzeba go widzieć w całości. Duch, dusza, ciało. Jeżeli chcemy tworzyć jakiekolwiek relacje, jeżeli chcemy budować jakąkolwiek więź, także międzyludzką, ale także w relacji wiary, mówiliśmy ojciec, dziecko, to człowiek musi wejść na tych wszystkich poziomach. Czyli wiara nie jest tylko jakimś intelektualnym uznaniem. Za wiarą musi iść ciało i duch i dusza. Czyli można było powiedzieć, że dojrzałość wiary polega na tym, że człowiek wchodzi cały w wiarę. Cały wchodzi w relację. Myślę, że to łatwo tak zrozumieć, bo przez analogię jest podobna rzecz. W zdecydowanej większości jesteście w małżeństwach. Człowiek wchodzi w relację miłości cały, cała. Nie na poziomie, powiedzmy, tylko duchowym. Nie na poziomie tylko duszy, że ja się modlę za męża, mąż modli się za mnie. Nie na poziomie tylko cielesnym, ale trzeba było powiedzieć, że cały, każdy wymiar musi być obecny w małżeństwie. Duch, dusza, ciało. I wtedy jest mowa, że to jest relacja ludzka. I teraz co to znaczy, że człowiek wierzy? Co to znaczy, że człowiek ma cały wejść w wiarę? Takie trzy elementy, które są obecne w człowieku, które znamionują jego wejście w tę relację. Rozum, uczucia i wola. Można powiedzieć takie władze w człowieku. Punkt pierwszy, rozum. Rozum w wierze.
Bardzo często są takie powiedzenia, które mówią, tego się nie da zrozumieć, w to trzeba wierzyć. Bardzo często jest mowa o tym, że wiara to jest coś, co jest nienaukowe. Coś, co nie jest, można powiedzieć, wymyka się jakiemuś zdrowemu rozsądkowi. Jak dzisiaj posłuchacie ludzi, którzy mówią, nie no, wiara w Boga, nie, to bez sensu, to jest nielogiczne, bez sensu. To jest nienaukowe. Pamiętam kiedyś, już może jakiś na przykład mówiłem, go wspomnę, taki Kacper, trzecia klasa technikum. Ja prowadzę katechezę, coś tam mówię. W pewnym momencie Kacper mówi, proszę księdza, jak tak w te wszystkie bajki księdza nie wierzę. A chodził na katechezę do końca, do czwartej klasy, do klasy maturalnej. Mówię, Kacper, a w co ty wierzysz? Ja, proszę księdza, wierzę w naukę. Mówię, Kacper, to jest problem. Na gdzie? W czym? W którą naukę? Jeszcze 30 lat temu w nauce istniały twierdzenia, które miały być rzekomo nieobalalne. Już ja nie wspominam o tym, że ludzie wierzyli kiedyś, że Ziemia jest płaska. To już w ogóle o tym nie dyskutuję. Że były twierdzenia takie, jakie czy owakie. W wieku XVI na poważnych gremiach uniwersyteckich toczyły się dyskusje, czy człowiek o czarnej skórze ma duszę. Taki był stan wiedzy wtedy, stan nauki. No to teraz byśmy powiedzieli, poleciliśmy bardzo do przodu. Postęp technologiczny, informacyjny i tak dalej jest szalony. I teraz wszystko ma być naukowe. Tylko niestety nauka została dotknięta również tą bolączką współczesności, że pytamy, kto płaci za tę naukę. Ja jeszcze pamiętam, trochę już żyję, to już coraz więcej pamiętam, nie można było jeść jajek. Cholesterol. Teraz mówią, jedz. Kiedyś w domu się kupowało masło, w pewnym momencie weszła margaryna. Masło złe, margaryna. Teraz mówią, jeść masło. Jak jeszcze stać was na to? Tak? Wszystko było podbudowane nauką. Badania, proszę, czarno na białym. Dzisiaj jest, niestety, także w całej tej pandemii też jesteśmy zwątpieni. Tu badania takie, tu badania takie, tu badania takie, tu badania zakryte. Treść na kilkadziesiąt lat nie ma prawa użyć światła dziennego. I teraz proszę powiedzieć, wierzę w naukę, znaczy co? A druga rzecz, pytanie, co to znaczy nauka? Ponieważ często kryje się tutaj pewne założenie. Mówimy, że naukowe to to, co jesteśmy w stanie zmierzyć, zważyć, dotknąć, opisać. Czyli z góry zakładamy, że istnieje tylko taka rzeczywistość. Mówimy rzeczywistość fizykalna, biologiczna, nauki przyrodnicze. Dotknąć, zmierzyć, zważyć, zaobserwować. No dobra, ale przecież mamy świadomość tego, że istnieje pewna część rzeczywistości, w której nie jesteśmy w stanie zmierzyć, zważyć, przedstawić za pomocą wykresów. Jest cała gałąź nauki humanistycznej, która w ogóle nie podlega takim procesom, czy takiemu sposobowi badań. Jest kwestia naszych myśli, kwestia naszych marzeń, kwestia naszych wartości. Gdzieś to ucieka badaniom. Oczywiście je można opisać, można zbadać, no ale jak to? Dlaczego one się rodzą? Dlaczego one są potrzebne? Czyli pierwsza rzecz, jak definiujemy naukę? Jeżeli z góry zakładamy, że istnieje świat tylko biologiczny, to logiczne jest, że w takiej definicji świata nigdy nie będzie miejsca dla Boga. Bo z góry zakładamy, że nie istnieje coś takiego jak nadprzyrodzone. No ale to wtedy choćby powstaje pytanie, to skąd ta idea Boga? Materia ją wytworzyła? Po co? Czy ludziom żyje się łatwiej z Bogiem? No to macie dzisiaj dowody, czy ludziom żyje się łatwiej z Bogiem. Ja bym powiedział, że nie. Poznać Boga. Rozum jest odpowiedzialny za poznawanie. Czy Boga można poznać? Nie. Albo inaczej, nie do końca. No to co to za poznawanie?
No ale można pójść dalej i powiedzieć, czy ja siebie znam do końca. Czy ja znam męża, z którym przeżyłam 50 lat, czy ile? No to prawie 50. Czy ja znam do końca? Znałam Krzysia do końca. Czasami jest taka sytuacja, że człowiek się zaskakuje. Boże, tyle lat, ktoś mnie zaskakuje. I tak samo jest z Bogiem. Nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkiego o Bogu. Po pierwsze z racji naszego małego rozumku, który jest ograniczony. A po drugie, bo Bóg wymyka się całkowicie poznaniu. Natomiast Bóg mówi o sobie. Czyli nie możemy powiedzieć, że w takim wypadku ja nic nie wiem o Bogu. Wiem o Bogu tyle, ile Bóg zechce sobie objawić. Ale Bóg zechce się objawiać. Dlaczego? Bo chce stworzyć relację. Nie buduje się relacji z kimś, kogo się nie zna. Tak? Nie buduje się relacji. Relacja buduje się wtedy, kiedy kogoś zaczynam znać. Jeżeli was nie znam, to z całym szacunkiem mnie to naprawdę nie obchodzi. Co wy myślicie? Jakie macie pragnienia? Jakie macie marzenia? Co siedzi w waszych głowach? Ale kiedy zaczynam nawiązywać z kimś relacje, to zaczyna być dla mnie ważne. Czy Boga można poznać? Można. On mówi przez swoje słowo. I to słowo pokazuje, jaki Bóg jest. Że jest konkretny. Stary przykład. Jako młody człowiek kochałem się w Julie Roberts. Zawsze mi się aktorka podobała. I ta Julia Roberts może być moim wyśnionym. Ale co mówi do Julie Roberts? Co ona wie, że w takim Międzyrzecu siedział taki mały Tomek? Już może nie mały. I można rzeczywiście czasami tęsknić do Julie Roberts, nie widzieć Baśki zza płota. Ale z kim buduje relacje? Z Julio Roberts czy z Baśką zza płota? I rzeczywiście znowu, można mieć swoje wyobrażenia o Bogu. Ale z drugiej strony Bóg mówi, nie kombinuj, nie domyślaj się. Proszę bardzo, ja ci mówię, jaki jestem. Słuchaj, posłuchaj mnie. Posłuchaj, co o sobie mówię. I Bóg mówi dlatego, że chce wejść w relację. On nie jest Bogiem, tak jak mówią deiści, czy tak jak mówią muzułmanie, że jest tak innym Bogiem, tak oddzielnym Bogiem, że nie chce wejść z Nim w relację. Że człowiek nie jest w stanie wejść. My oczywiście za chwilę będziemy mówić przy komunii, Panie, nie jestem godzien. I mam to świadomość, że ja podług Boga to jestem piórko, zdziebełko, ziarenko. Ale Bóg chce wejść do tego ziarenka, do tego zdziebełka, do tego piórka. Bo Bóg chce wejść w relację. Kocha się to, co się zna. Zaczyna się tworzyć relację z osobą, którą znam. Można się zakochać w osobie nieznajomej i tak najczęściej często bywa. I można się odkochać, kiedy człowiek zaczyna poznawać. Bo nagle się okazuje, że to, co jest piękne, pociągające na zewnątrz, kiedy zaczynasz gadać, to już nie ma o czym. Z tą dziewczyną można pójść za rękę po parku, ale ta dziewczyna nadaje się do tego, żeby była matką moich dzieci i przy niej, żebym się zestarzał. I w drugą stronę, bo jest równouprawnienie, ten mężczyzna, super bysiorek i tak dalej, ale to nie jest materiał na ojca moich dzieci albo gość, przy którym chcę się zestarzeć. Poznawanie. Mamy w zakochaniach różowe okulary. I mówimy, ona się zmieniła. On się zmienił. Okulary zdjęte. Kwestia poznawania Boga. Jaki jest Bóg? Bóg mówi i najpełniej mówi w Jezusie Chrystusie. I teraz dotknę też jednej ważnej rzeczy. Teraz jest moda, no bo te wszystkie wydarzenia, które się dzieją na tym świecie, to nas przyprawiają czasami drżenia serca. Jest moda na wszystkiego rodzaju proroctwa. Ludzie świeczki kupują, bo będzie ileś do ciemności. Ludzie niektórzy są w stanie już nawet powiedzieć, kiedy będzie ten koniec świata. Że ta Polska będzie zalana, czy nie zalana i tak dalej. Powołują się na takie czy inne objawienia. I czasami na skutek tego wszystkiego zapominają, że objawieniem
jest Słowo. Co Jezus mówi w Ewangelii? Nikt nie zna tego dnia. I my czasami tak pędzimy, kiedy będzie ten koniec świata, że zapominamy żyć na co dzień. Ale już strachamy się, lękamy, bo taki opis, taki opis, takie objawienie, takie proroctwo, latamy. W Terespolu kiedyś było objawienie Matki Bożej na szybie. Kobiety najbardziej pobożne z kościoła, różańce odmawiały, świeczki paliły. Do czasu, kiedy ktoś wreszcie szybę umył. I się nagle skończyło objawienie Matki Bożej. A kościół był obok. Ale nie, tam Matka Boża się pojawiła na szybie. Matka Boża nie ma się gdzie pojawiać, tylko na szybach. Jaki jest Bóg? Poznać Boga, poznać Jego Słowo. Poznać to, co Bóg mówi. Była taka teoria, teoria letargu. Tworzył ją Loisy, nie pamiętam imienia, XIX-XX wiek. Była taka grupa badaczy Pisma Świętego, która stwierdziła, że tak naprawdę w Piśmie Świętym tylko jedno słowo jest prawdziwe w Nowym Testamencie. Słowo Amen. Mówią, wszystko reszta to jest wytwór wczesnego Kościoła. I mówią, nie jest to możliwe, żeby Jezus zmartwychwstał. Dlaczego? Odpowiedź bardzo prosta. No bo przecież nikt do tej pory nie zmartwychwstał. I mówią, uwierzymy Jezusowi, że zmartwychwstał pod jednym warunkiem. Przyjdzie jeszcze raz na ziemię, da się zabić w warunkach laboratoryjnych, że wszystko sprawdzimy, że naprawdę nie żyje. Zmartwychwstanie, wszystko to oczywiście skamerujemy. I najlepiej, gdyby to powtórzył ze dwa razy, bo eksperyment powinien być powtarzalny. Wtedy mu uwierzymy. A że nie zmartwychwstał, proste. No dlaczego miałby zmartwychwstać, skoro nikt nie zmartwychwstał? No oczywiście pomija się, że Jezus jest Bogiem. To już logiczne. I jak i Loisy tworzy pewną teorię, w którą naprawdę wielu ludzi wierzyło. Mianowicie, że ta teoria mówiła, że Jezus tak naprawdę na krzyżu nie umarł. Po prostu, nie wiem, jakby stracił przytomność. W śpiączkę wszedł. Zdjęli go z krzyża, wsadzili w ciemny grób. Różnica temperatur. Jezus się ocknął. Wykaraskał się z tego grobu. Wrócił do Marii Magdaleny, która się w nim zawsze kochała. Tak jest w tej teorii. Ożenił się z nią i miał 7 dzieci. Super teoria. Ja pamiętam jeszcze, Boże, to było lat temu, że 20, słynna teoria, związana też z tego filmu Kot Leonarda, ta scena Jezusa i Ostatniej Wieczerzy, że tak naprawdę to nie Jan siedzi przy Jezusie, a kto? Maria Magdalena, no bo tam jest na tym obrazie gość z długimi włosami, taka rzeczywiście ta twarz prawie że kobieca, więc to na pewno jest Maria Magdalena. Niektórzy nawet mówili, zobaczcie jak się układają ich szaty. Jak spojrzycie na ten obraz, to szata Jezusa i szata tej rzekomej Marii Magdaleny, niby Jana, ale Marii Magdaleny, bo ludzie wiedzą lepiej, układa się w literkę M. A co to jest M? Miłość. Oczywiście zapominają o tym, że twórca obrazu był Włochem, więc tam jest amore. No ale nie, tu widzieli M, M jak miłość. I jakże piękna teoria. Przepiękna. Problem tylko polega na tym, że Loisy pomija istotny szczegół. Nikt nie wydałby ciała skazańca bez stwierdzenia zgonu. Tych, którzy żyli, połamano golenie. Cyk. To powodowało, że ciało było bezwładne, opadało i dwaj skazańcy obok Jezusa się udusili. Kiedy podeszli do Jezusa, patrzą, nie żyje. Nie łamano goleniu. Ale dla pewności przebito bok, by się przekonać, że on naprawdę nie żyje. Gdy pominie się ten mały szczególik, cała teoria Loisy'ego jest świetna. I ile osób w nią wierzy? Proste. I żeby było jasne, nie ma Wielkiego Postu, żeby na Discovery czy na National Geographic nie znaleźć filmu, znaleziono grób Jezusa, a w nim kości.
i będą nas karmić takimi, no, takimi powiedzmy sobie, różnymi nowościami, nowinkami. Jeżeli człowiek nie ma wiedzy religijnej, to zaczyna to łykać. Katecheza za nami, szkolna i tak dalej. Teraz jest pytanie, czy ja poznaję wiedzę religijną? Czy ja coś czytam? Czy ja zgłębiam? Dzisiaj na tym YouTubie można mnóstwo słuchać różnych aktorów, autorów, różnych treści, bardzo dobrych treści. Czy ja słucham? Czasami ktoś mówi, proszę Jezu, mam wątpliwości w wierze. Nie ma problemu, tylko krowa nie ma wątpliwości. Na krowy trawa jest zielona, chociaż nie wiem, czy krowa rozpoznaje kolory. Krowa ważna, by wyszło jama. Człowiek ma wątpliwości, nie ma żadnego problemu, że są wątpliwości. Pytanie, co z nimi robię? Czy ja szukam pytań? Inaczej, czy na te pytania, które się rodzą w moim życiu, szukam odpowiedzi? Wiara nie boi się wiedzy. Nie boi się. Wiara nie boi się rozumu, bo gdyby tak było, to by Bóg nie dał nam rozumu, który ma szukać prawdy. Jest tylko pytanie, czy ja szukam prawdy, czy ja pytam. Czy ja mam, szukam wiedzy, która tą wiedzę może budować. Więc pierwszy element, już teraz się trochę będę streszczał, rozum, poznawanie. Drugi element, można powiedzieć bardziej kobiecy, uczucia w wierze. Po pierwsze, nie tylko kobiety mają uczucia. Po czym to poznać? To już często o tym mówię. Po tym, że najwięcej zawałów serca to przyczyna zgonów u mężczyzn. Po tym poznać, że chłopy też mają uczucia. Tylko my jesteśmy jak ta cebula z filmu Shrek, która ma warstwy. Zanim dogrzebie się u chłopa, do mężczyzny tych warstw, tych uczuciowych, to trzeba naprawdę dużo naskrobać, a przy okazji, jak to przy cebuli, można się napłakać. Tak? Ale mężczyźni też mają uczucia. I teraz jest pytanie, po co w ogóle są uczucia? Uczucia po pierwsze nadają nam kolory życia. Po drugie, uczucia są źródłem poznania. Jeżeli coś przeżywam, coś mnie raduje albo coś mnie smuci, to to mi mówi o mnie. Dlaczego coś mnie smuci? Dlaczego coś mnie raduje? Dlaczego coś czyni mnie szczęśliwym? Działa to również w drugą stronę, że uczucia mogą poznawać, pomóc poznać drugiego człowieka. Bo jeżeli ja widzę twoje reakcje na takie czy inne zachowania, na takie czy inne sytuacje, to twoje reakcje też mi mówią, jaki czy jaka jesteś. Oczywiście uczucia mogą pewne rzeczy, pewne poznawanie też zaciemnić. Wszyscy mówią, nie żeń się z nią, ożenił się. Wszyscy mówią, nie wychodź za mąż za niego, wyszła. A później w kancelarii czy w spowiedzi słyszymy, a mi mówiła matka z ojcem. To po co się pchał albo pchała? Bo ja myślałam, bo ja myślałem. Stara zasada, jak ci jeden mówi, że jesteś koniem, pójdź to między oczy. Jak dwie osoby, to się zastanów, jak trzy, kup se siodło. Uczucia. Uczucia pozwalają wyrażać siebie, mówić o sobie w pewnym sensie. I teraz jest pytanie, czy te uczucia są potrzebne w wierze. Pierwsza rzecz, o której tu jeszcze wspomnę, tylko napomnę, przypomnę, że miłość nie jest tylko uczuciem. Gdyby tak było, nikt by nie mógł pójść do małżeństwa. Ślubuję ci miłość. Proszę pomyśleć sobie, że mówię w tym słowach, ślubuję ci uczucie. Ci, którzy są kilkadziesiąt lat w małżeństwie, niech zrobią sobie teraz taki szybki spacer przez swoje małżeństwo, jak to było z tymi uczuciami. Ja to zwykłem mówić. Były takie uczucia, że swoją Baśkę byś na rękach nosił i były takie uczucia, żebyś tą Baśkę na rękach wyniósł. Były takie uczucia, że swojego Zygmuśka byś wycałowała, gdzie się da i były takie uczucia, żebyś złapała pogrzebacza i wygarbowała mu skórę. Współczesny świat mówi co? Nie czujesz, nie kochasz. Dlatego, że utożsamił miłość z uczuciem.
I my czasami mamy takie wrażenie, że miłość to jest tylko uczucie. Miłość wymaga również jeszcze poznania i woli. Wtedy jest pełny komponent. Zresztą miłość i wiara od strony takiej metodologicznej składa się z tych samych elementów. Dlatego w Starym Testamencie miłość jest często zastępowana słowem wiarą, zwłaszcza w relacji do Pana Boga. I teraz jak jest z tymi uczuciami w wierze? Kiedy idziesz do spowiedzi? Kiedy poczuję potrzebę? Moje dzieci w szkole mają jak wół zapisane w zeszycie taką notatkę. Dawne, nie wiem czyja to maksyma, ale mi się strasznie podoba. Wiara to nie kiełbasa, nie trzeba jej czuć. Żeby było jasne, nie mówię o kiełbasie z Biedronki. Jak jeszcze wspomnicie sobie kiełbasę wędzoną, ja pamiętam, ojciec wędził kiełbasę, tak przynosił kiełbasę do domu, cały dom pachniał. Jak jeszcze było trochę czosnku, to już w ogóle. Więc jak będziecie myśleć o wierze i tego, że nie czujecie, proszę, niech wam do głowy przyjdzie kiełbasa z Wielkiej Soboty. Wiara to nie kiełbasa, nie trzeba jej czuć. Czy ja zawsze czuję spowiedź? Czy ja zawsze czuję modlitwę? Bardzo często ludzie mówią przy okazji spowiedzi, kiedyś to ja się modliłem, kiedyś to była modlitwa. Teraz tego nie czuję. No i dobrze. Po pierwsze, nie wraca się do przeszłości, chyba że tylko po to, żeby nabrać z niej siły i iść do przodu, tak jak mówił święty Ignacy z Loyoli. Ale na pewno nie wraca się do przeszłości na zasadzie, kiedyś to było. Przypomnę, całe pokolenie Żydów musiało wymrzeć w drodze do ziemi obiecanej. Dlaczego? Bo wyszli z niewoli, szli do wolności. Oczywiście ta wolność była trudna i ciągle temu Mojżeszowi truli głowę. A w Egipcie to było. A w Egipcie. Zapomnieli, że tam była niewola, zapomnieli, że trzeba było mordować chłopaków, zapomnieli, że byli do pracy przymuszani. A w Egipcie to było. To, co jeszcze wasze pokolenie pamięta, za komuny było lepiej. Pewnie, że tak. Znajdziemy gałęzie, znajdziemy przestrzenie życia, gdzie naprawdę było lepiej. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, czym ta komuna była i do czego doprowadziła. Jak teraz z tymi uczuciami? Będzie tak, że czasami msza święta to będzie jak chóry aniołów. Fu! Nie wiadomo kiedy. A będzie tak, że po prostu przyjdziesz normalnie cały czas na zegarek i tylko byś kombinował, najlepiej 5 minut się spóźnić i 5 minut wcześniej wyjść. Będzie tak, że ta spowiedź to ci poleci normalnie, ła! A będzie tak, że jest krew z nosa. Nic. Będzie tak samo z modlitwą. Czasami złapie się za modlitwę, Boże, przeleci człowiek jak waniele. A będzie czasami tak, że będzie krew z nosa. Obowiązek. Zresztą Kościół, zobaczcie, jaki Kościół jest mądry. Jak nas święcą na diakonów, a później na kapłanów, to biskup nie pyta, słuchaj, jak będziesz miał ochotę, pomóc się za Kościół brewiarzem. Czy przyrzekasz codzienną modlitwę? Słuchajcie, są takie brewiarze, że człowiek je, za przeproszeniem, wyklepie. Są takie różance, że je wyklepiesz. Tak. Nie wszystko się człowiek czuje, nawet jak jest księdzem czy biskupem. Ale w małżeństwie, ale w normalnym życiu, czy czasami nie robisz to, co jest z obowiązku, bo rozum ci mówi, tak trzeba, a uczuć tam słabo. I tak jest w normalnej relacji. Tak samo jest w wierze, tak samo jest w relacji ludzkich. Pamiętam kiedyś taką dziewczynę, tak mnie rozbawiła. Też nie wiecie, gdzie to było, więc mogę powiedzieć, na pewno nie w Łukowie. Jeszcze konfesjonał nie miał zamykanych kratek, otwarte było. I były ławki tak stały i konfesjonał do nich bokiem. No ja tak siedzę w tym konfesjonale, akurat nie miałem penitentów, siedzę, gęba uśmiechnięta, przyszła taka dziewczyna, klękła. Niby do Pana Jezusa się modli, ale ciągle odwraca głowę w moją stronę. Co to za ksiądz? Modli się, tu gapi, modli się, gapi. No i przyszła do spowiedzi. Nieważne, co się wyspowiadała, w każdym razie powiem tylko tyle. To były ciepłe kluchy. Takie rozlazłe. Ja nie lubię taką.
chce i się boi, wiadomo co. Ja dałem naukę tak po swojemu. Łup, łup, łup. I z drugiej strony słyszę. Prosiłam Pana Boga, żeby tu była mocna spowiedź, ale takiej mocy się nie spodziewałam. Mówię, widzisz dziecko, Duch Święty działa. Do roboty. Czasami potrzeba takiego łup, a czasami trzeba delikatnie pogłaskać. Różnie to w życiu bywa. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że w wierze mamy różne momenty. I takie właśnie kolorowe, cukierkowe i takie jak pod wiatr. Tak jak w małżeństwie, jak w kapłaństwie, jak w rodzinie. Są takie momenty w kapłaństwie, że to wszystko rzucił, dom zamknął na cztery spusty, telefon wyciszył, koniec. Czy w kurzo, w szkole, czy nie wiadomo gdzie. A są takie momenty, żebyś poleciał cały świat przorok dla Pana Jezusa. Norma, sinusoida, góra, dół. I teraz co trzeba robić z tymi uczuciami? Trwać. Myślę, że znacie ten przykład bardzo dobrze. 50 lat. Matka Teresa z Kalkuty, kobieta, która dbała, wychodzili, zbierali tych ludzi umierających, którzy czasami już nie przypominali nawet ludzi, aby ci chociaż mogli być godnie pochowani. Ileś różańców, ileś adoracji, życia wspólnotowego. A Matka Teresa pisze w Dzienniku Duszy, przez 50 lat nie miałam poczucia obecności Boga. Inaczej można powiedzieć, Matka Teresa powiedziała, 50 lat nie czułam. Robiła to, co do niej należy. Czasami bywa tak, że Pan Bóg da nam ciuciu, a czasami da nam twardo skórkę od chleba. Ale wy jako rodzice wiecie dobrze, że dzieci się ciuciu cały czas nie dają, bo zęby wypadają. Pan Bóg jako dobry ojciec wie, kiedy nam potrzebna ciuciu, a kiedy nam potrzebna twarda skórka od chleba. I wtedy, kiedy jest twarda skórka od chleba, trzeba prosić Pana Boga, skoro ją dałeś, daj mi siłę, żebym ją przymienił. Daj mi się wytrwać w tym. Nigdy w uczuciach nie podejmuje się żadnych decyzji. I w tych pozytywnych tak zwanych uczuciach, chociaż z punktu widzenia moralnego nie ma uczuć pozytywnych czy negatywnych, wszystkie są dobre, tylko mogą prowadzić do różnych rzeczy, żeby było jasne, nie podejmuje się decyzji w uczuciach. I dojrzały człowiek umie przejść ponad uczuciami, dlatego że wie, co jest jeszcze ważne. I rzecz ostatnia. Zaangażowanie, wola. Decyzja, wybór. Powiedzieliśmy sobie o tym procesie wierzę w Boga, wierzę Bogu. To jest moja decyzja. Moje wejście w zaangażowanie. Dzisiaj miałem przed chwilą właśnie katechezę dla bierzmowanych. Czym jest bierzmowanie? Konfirmacją. Potwierdzenie chrztu. Moja decyzja. Wchodzę to czy nie? Wspominam do dziś dziewczynę, to było lat temu wiele. Jeszcze prowadziłem grupę do bierzmowania w parafii Stanisława w Siedlcach. Tam młodzież szła do bierzmowania w drugiej klasie liceum. Czy już można powiedzieć taka ułożona młodzież? Przynajmniej taka doroślejsza. I po pół roku katechez dziewczyna mojej proszę księdza rezygnuje z bierzmowania. A co się stało? Nic się nie stało. Proszę księdza, ja zauważyłam, że jeszcze do tego nie dorosłam. To jeszcze nie ten czas. Ja poczekam. Szalenie ceniłem tę dziewczynę, że nie poszła dlatego, że wszyscy poszli, że nie poszła dlatego, że matka, ojciec się uparł, nie dlatego, że klasa cała poszła, nie dlatego, że jej ślubu nie dadzą, etc., etc., etc. Ona powiedziała jasno, nie dorosłam do tego. Poczekam. Decyzja. Piotr Kraśko, prezenter telewizyjny, kiedyś tam wywiad z nim, powiedział taką ciekawą rzecz. Miał pierwsze małżeństwo, rozwaliło się to małżeństwo, wszedł w drugi związek i redaktorka zapytała, co pan powie po tych doświadczeniu rozwalonego małżeństwa i teraz tego drugiego związku. A on wtedy powiedział tak. Kiedy szedłem do ślubu, wydawało mi się, że jak powiem tak, to sprawa się załatwi. Samo się to zrobi. Z perspektywy nieudanego związku widzę, że moje tak musi być każdego dnia potwierdzane tak.
Słuchajcie, wiary nie otrzymaliśmy na wieki wieków. Amen. Są ludzie, którzy chodzą do kościoła, są ludzie, którzy chodzą na różne katechezy, są ludzie, którzy słuchają mnóstwo konferencji i tak dalej, i w pewnym momencie wiara gdzieś ucieka. Wiara nie jest dana raz na zawsze. Można powiedzieć, że każdego dnia poprzez moje konkretne decyzje albo wiarę potwierdzam, albo jej zaprzeczam. Albo w wiarę wchodzę, albo nie wchodzę. Albo pływam na górze, albo wchodzę w głąb. Tak jak była mowa ostatnio, dwie niedzielę temu. Albo wchodzę, potwierdzam, albo nie. Każdy mój czyn, każda moja decyzja wiarę potwierdza, albo jej zaprzecza. Do tego jest wola, do tego jest zaangażowanie. I rzecz ostatnia, chodzi nam w wierze o to, żeby to nie była, że to nie musi być wola super. Że niektórzy są w stanie wszystko znieść. Nasza wola zawsze będzie wolą słabą, grzeszną, ale dobrą. W harcerstwie, gdzie posługuję, przy rzeczeniu się mówi, mam szczerą wolę. To nie znaczy, że to są ludzie doskonali, to nie znaczy, że ludzie nie popełniają błędów, to nie znaczy, że ludzie nie upadają. Ale szczera wola zakłada, że jestem zawsze w stanie wstawać. Mówiłem już o tym wam w niedzielę. Popatrzcie na swoje postanowienia wielkopostne, adwentowe. Te wszystkie ponczusie, te wszystkie nie picie alkoholu. A jak się skończy adwent, skończy się Wielki Post, wszystko z powrotem. Nie chodzi nam o wykształcenie tylko silnej woli, chodzi nam o wykształcenie dobrej woli. A dobrą wolę się kształtuje poprzez kolejne decyzje łamania siebie, swojego ja. I tyle. Wierzą w Boga, wierzą Bogu. Amen i do przodu.